Hejo, hejo, z tej strony Aleksa, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym ekscytującym odcinku. Tak, mam jeszcze choinkę i nie wiem, kiedy ją poskładam i schowam. Słuchajcie, zapowiada się kolejny duży dzień, ostatnio jakoś ciekawie u mnie się dzieje. Zobaczcie, jaki mam piękny obraz. Słuchajcie, zaczynamy od wizyty fizjoterapeuty, ale tym razem do mnie, nie do koni. Ale do koni w sumie też będzie potem, również dzisiaj, ale po moim fizjoterapeucie. Ale przyjeżdża dzisiaj do mnie Alicja, fizjoterapeutka, która też jeździ konno, więc doskonale zna problemy jeźdźców i z czym się borykamy. I powiem wam, jakie są moje największe problemy w ciele, a jest ich mnóstwo, naprawdę moje ciało jest tragiczne. I potem spróbujemy to jakoś rozpracować, zrobić terapię i tak dalej. Tak jak już wam mówiłam, od tego roku biorę się za siebie ostro, także fizjoterapeuta też koniecznie musi dołączyć do wszystkich ludzi, którzy mnie leczą. Następnie idziemy do stajni i przyjeżdża dzisiaj fizjoterapeuta znowu do Dili zrobić jej laser, ale także do Lowki popracować właśnie nad jej przednimi nóżkami. Potem jadę w teren na koniu Magdy Dreger na siwym. Ona jedzie na koniu koleżanki, który jeszcze nigdy nie był w terenie. Jedzie też z nami Olga z tyła, jedzie chyba Ola Mudry, także taką fajną ekipą influstajniową jedziemy sobie w teren, bo jest nawet ładna pogoda. I potem jeszcze mam zamiar odgruzować Dilę. Podciąć jej grzywę, umyć nogi, odkazić, zrobić strzałki, kopyta. Zobaczymy, czy starczy mi czasu, ale taki jest plan na dzisiaj. Także serdecznie zapraszam do oglądania. Jest już ze mną Alicja. I teraz zrobimy mi badanie i ja wam nagram w przyspieszonym tempie całe badanie, które Alicja będzie mi robić, aby sprawdzić, z czym jest najgorzej, gdzie są jakieś przykurcze, bolesności i tak dalej. A potem wam postawimy diagnozę i wszystko opowiemy. No, mi wam. Dobra, pani fizjoterapeutko, co mi dolega? Tak, Ola, masz bardzo spięte zginacze bioder, głównie mięsień biodrowo-lędźwiowy, który przez to, że jest słaby, daje ci ból podczas jazdy konnej i jakiegoś długotrwałego siedzenia. Chociaż chyba największy problem masz podczas jazdy konnej, z tego co mówiłaś. Masz bardzo silnie napięte mięsień, prosty uda, który biegnie aż odtąd, dotąd. Jakbyście zauważyć, Ola, jak leżała, to jej nogi aż prawie wisiały w powietrzu. Taki jest mały zakres ruchomości. Też niefizjologicznie masz zakres rotacji wewnętrznej i zewnętrznej w stawie biodrowym. No to wszystko składa się na to, że podczas jazdy konnej masz skurcze i ból, który uniemożliwia ci kontynuowanie jazdy, bądź uniemożliwia ci czerpanie przyjemności z tej jazdy. No i też to może wpływać na konia, ja siedzę cała sztywna, koń się też nie może rozluźnić i chodzi cały spięty, wszystko takie błędne koło, nie? To co robimy? Rozpoczynamy terapię! Zaczniemy od rozluźnienia twoich mięśni, a na koniec pokażę ci ćwiczenia wzmacniające, które będziesz musiała kontynuować sama w domu. Dobrze, to robimy. Dobra, jestem już po terapii, jadę do stajni, bo fizjoterapeuta koni już czeka, normalnie dzień fizjoterapii. Moje biodra odżyły, co prawda jeszcze dużo, dużo pracy przede mną, ćwiczeń, terapii i tak dalej, ale jest już dużo lepiej, także super. I słuchajcie, Alicja przyjmuje w Poznaniu. W opisie dam wam link do strony, gdzie możecie się zapisać i również jest oznaczenie Instagrama, także serdecznie zapraszam, szczególnie jeźdźców, bo po prostu ona wie, co jeźdźcom jest potrzebne.
Nie! Super koniec! Ona też bilarduje mocno, nie? Oj, piłka! Okej, źrebaczki są już po wizycie fizjoterapeuty, tego samego pana Patryka, który był u nas ostatnio i ostatnio badał źrebaki pod kątem postawy, budowy, testów neurologicznych, czucia i tak dalej. A dzisiaj już wzięliśmy je na plac, aby zobaczyć, jak się ruszają, czy nie kuleją, czy nie mają żadnych problemów w ruchu z nogami i tak dalej, i tak dalej. No i tak, Prima na małych kołach delikatnie, minimalnie skraca prawym przodem. Ale ona nie kuleje ani nic, tylko po prostu jak jest małe koło, no to nie ma takiego dużego zakresu. Prawdopodobnie przez to, bo ona tam miała pęknięty rysik, ma małego nakostniaka. No. I ten nakostniak, jak jest małe koło, ociera się o ścięgno i powoduje jakiś dyskomfort. Także będziemy pracować z tym nakostniakiem po prostu z ultradźwiękami, a tak to Prima bardzo, bardzo ładnie chodzi. No a lofci, tak jak już wiecie, rotują się trochę nogi do środka. Ma też trochę napięte taśmy w ciele, także będzie miała robioną terapię powięziową, aby te taśmy rozluźnić. Na to przyjdą tejpy, które już jutro będą u mnie, także następnym razem fizjo je założy na nogi, aby je prostować. I to powinno już pomóc i powinno być już git. Ona też bardzo bilarduje tymi nogami, czyli jakby odstawia je tak na bok i tak je wyrzuca, no i te tejpy też na to powinny pomóc, ale oprócz tego lofcia również bardzo ładnie się rusza, także wszystko jest git, no i działamy z fizją, aby po prostu zapobiegać przyszłościowym kontuzjom, lepiej już teraz coś zrobić, niż wiecie, potem coś się pogorszy, będzie osłabione ciało, ścięgna się pozrywają i tak dalej, także nawet z młodymi końmi warto jest udawać się do fizjo, aby zapobiegać po prostu jakimś kompensacjom przyszłym i dalszym chorobom, że tak powiem. No a teraz już czekam na dziewczyny i szykujemy się w teren. Siema siwy, jadę na tobie w teren. Ogólnie od upadku z Dili w grudniu nie siedziałam na koniu, także może być ciekawie. Proszę, bądź miły i mnie nie zrzuć. Będziesz miły? Dawaj. Prima! A, lol. Ale sprytne. No tak, no. Gdzie są? To jest 8. Aha, pierwszy raz tak coś widzę. To jest 8-letni ten wytok prestiża. Spadnie, to przynajmniej nagrane będzie. Mhm. No ale ty nie spadniesz na coś z niego, wiesz? Mam nadzieję, że nie spadnę z niego. Nie. Pa, lofciu. Pa, Primciu. Dobra, jest git. Krzyczny bądź, proszę.
nie, przerwa! Ale już nie ma, już nie ma. A ty też? To ja też. Tu były moje pierwsze zawody z Dillą, wiecie? Tu startowałam na Dilli, na pierwszych naszych zawodach. Dawaj, chilibę, dawaj. Próba dzielności młodego konia zrobiona. Cześć, Primusia! Dzień dobry! A ty co, trafiłaś się po uchu? Zjeżdżam! Dobry koń, jaki grzeczny! Dobry koń! I powiem wam, że trochę zmarzłam. Zrobiłam jeszcze konią meszę. Zrobiłam pudełka. I dałam leki. I zmarzłam. Wziąłam klucze od auta. Także przełożę sobie spadla Dilli na inny dzień, bo teraz przez dwa dni była taka piękna pogoda i świeciło słońce, że normalnie idealnie na spa, ale teraz jest mi serio zimno, także jadę do domu. No a teraz już wyjeżdżamy na kawaliadę do Sopotu, będziemy od piątku do niedzieli. Także widzimy się na kawaliadzie. Wystartuję na kawaliadzie przy tapecie. Jeździecka influencerka Aleksandra Grzywacz-Aleksa. Technika dobra na kobietę.